Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W tym roku dożynki w gminie Łużna odbyły się w Biesnej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej celebrowanej przez księdza Wojciecha Wątrobę z Siedlisk i księdza prałata Józefa Zabrzańskiego z Łużnej. Drodzy rolnicy, jesteście potrzebni. Jesteście potrzebni swoim rodzinom, jesteście potrzebni swojej społeczności i przez swoją pracę wytrwałą starajcie się również mimo przeszkód wypraszać u Pana Boga łaskę do tego, żeby kiedyś Pan Bóg uznał was za potrzebnych w niebie i żebyście mieli tą sposobność przeżyć zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie do życia wiecznego, aby spotkać się tam z Maryją w niebo wziętą. Amen. Szczęść Boże. Wszechmogący wieczny Boże, który słowem swoim stworzyłeś z niczego niebiosa i ziemię, świat widzialny i niewidzialny i nakazałeś ziemi rodzić zboża, zioła i drzewa owocowe na użytek ludzi i pokarm dla zwierząt, Ty w swojej niewysławionej dobroci sprawiłeś, że ziarna i zboża i zioła służą również ludziom na lekarstwo. Błagamy Cię pokornie, abyś pobłogosławił te wieńce żniwne, te wiązanki ziół, które wyrażają naszą wdzięczność za Twoje błogosławieństwo w trudzie rolnika przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Następnie odbyła się część dożynkowa, czyli prezentacja wykonanych wieńców żniwnych. Całość imprezy prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej Henryk Waląg. A my tutaj wiosnę i wielkie święto mamy. Wielkie święto mamy, bo gminne dożynki u nas wystawiamy, bo gminne dożynki u nas wyprawiamy. W którym gmina istnieje Łużna, dożynki odbywają się po raz drugi, dopiero w sołectwie Biesna. Jest to dla nas wielkim wyróżnieniem, jest to dumą, chlubą dla naszych mieszkańców, że zjeżdżają się tutaj goście, że mogą zobaczyć nasz piękny teren, nasze zabytkowe budynki podworskie. Gości nam nie brakuje. Lubią do nas przyjeżdżać, wszyscy dobrze się u nas czują i myślę, że się wspaniale będą bawić do samego rana. Bo pani Małgorzata stara się jak może, zrobi dużo więcej, gdy gmina pomoże, zrobi dużo więcej, gdy gmina pomoże.
Dożynki, wiadomo, że duża impreza. Na pewno jest dużo pracy przy tym. Wiadomo, że w każdym sołectwie starają się w jakiś sposób, aby te dożynki zawsze wypadły w jak najlepiej i najlepiej po prostu byli mieszkańcy, czy osoby, które przyjadą z zewnątrz, były zadowolone. Wiadomo, że ogrom pracy, żeby przygotować, bo to jest uroczystość raz co roku w innym sołectwie, także każde sołectwo się stara w jakiś sposób, aby być najlepsze w danym roku, wiadomo, ale praca jest dosyć taka, może nie ciężka, ale technicznie, żeby wszystkie kruczki, mówią, żeby wszystkie drobne sprawy były podomykane, wtedy impreza, można powiedzieć, że będzie udana i goście będą zadowoleni. W szkole rządzi dobrze i wkłada to serce. Dziś przyjmuje od nas, oj, wieniec w podzięce. Następnie odbyło się wręczenie kołaczy dożynkowych oraz książeczek o wsi Biesnej. Po zakończeniu obrzędów dożynkowych odbyła się część artystyczna. Otworzyła ją orkiestra Dęta z Siedlisk. Następnie publiczność zabawiała śląska grupa estradowa Ferajna Makuli. Najtrudniejszy pierwszy gest, przy drugim już łatwiej jest. Najtrudniejszy pierwszy krok, potem łatwo mija rok. Najtrudniejszy pierwszy dzień, sam jutro przekonasz się. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa taneczna. Na scenie grał zespół Bayer Max. Przyjęta w gminie zasada jest następująca, że co roku dożynki gminne odbywają się w innym sołectwie naszej gminy. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, którzy docenili moją, czy doceniają moją pracę na rzecz gminy i uhonorowali mnie wieńcami bądź koszami dożynkowymi.